Takie uspokojenie następuje. Proszę Państwa, musimy wrócić do tamtych spraw, to znaczy do spraw tych dwojga, a właściwie do spraw tych dwojga i zapatrywań ich na to, co będzie, czyli do przewidywanego okresu pasteryzacji uczuć. I ci młodzi mają wymyślone to wszystko. Oni wiedzą, jak to będzie, że jak będzie ich dwoje, będzie wspaniale, dobrze, mądrze i w ogóle, i szerokiej drogi. Życzę Państwu. Tak sobie pomyślałem kiedyś, jakby to było, jakby tak się okazało, że nagle odkryto jakąś pieczarę, jaskinię, gdzie podejrzenia są, że jest to kolebka ludzkości i tam odkryto dwa rysunki węglem, tak jak to wtedy się malowało na ścianach tej jaskini, wydrapane, węglem pogrubione, takie dwa rysuneczki, właściwie identyczne. Bohaterami tych rysunków są on i ona. Oni są ubrani, że tak powiem, zgodnie z wymogami epoki, z nienachalną elegancją, ale mają już ogień. Ona krząta się przy tym ogniu, on leży. Tak jak to się leży. Kamień łupany czy gładzony pod głową leży. Ona pyta, bo takie dymki są od nich idące i ona pyta, co będziesz dziś robił? On nie da się sprowokować. Mówi nic. Drugi rysunek jest identyczny, tylko że ona pyta, mówi, przecież wczoraj nic nie robiłeś. On mówi, nie skończyłem. Czy to byłaby taka duża różnica, gdyby ten rysunek znalazł się w naszym dużym pokoju? A nawet w salonie? Nie bez powodu, ja to mówię, oj, nie bez powodu, proszę Państwa, bo tytuł kolejnego przedstawionka brzmi Wzorcowe małżeństwo. A wystąpią przed Państwem pan Paweł Werchowicz i Karolina Milewska. Wzorcowe małżeństwo. Karolina! 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 Znowu gdzieś polazła. Nie ma, człowiek wraca z pracy, nie ma co jeść. Kluczyków od samochodu nie ma. Tak to im się jest. Człowiek ze staropanieństwa bawi. A później suchary i woda. O ludzie. Karolina. Wibruje coś. Cześć, córeczka. No cześć. Nie, mamy nie ma. Gdzieś pojechała gdzieś. No coś ważnego na pewno ma. Musi sobie kupić coś. Nie wiem, kiedy będzie, nie wiem. Skąd ja mówię? Nie wiem, no. Wiesz, mama. No to co, że byłaś u lekarza? Co ci ginekolog powiedział, że co? Że czwarty miesiąc? Weź mnie nie załamuj. Nie no, no nie ma co będzieś teraz już, no. Ale jak to? Jak? Ale kiedy? A nie wiesz kiedy, a nie. No dobra, no, no uspokój się, nie ma co będzieś, no już, no trudno. Ja cię nie mogę, no. O ludzie, a do tego Kazia swego dzwoniłaś? Dzwoniłaś, tak? I co powiedział? Że przyjdzie, że co? A, że przyjdzie. I nie przyszedł, tak? No. Wejść to wiedział jak, ale przyjść to już nie wie. No nie wejdź już, no. Gdzie ty teraz jesteś? Jak to w gimnazjum? W drugiej klasie? Ty w gimnazjum jesteś? Ja myślałem, że wyryjdzie na drugiej zmianie. Ludzie. Jak to, co masz robić? A skąd ja mam wiedzieć, co masz robić? Przyjdzie mama, może ci powie. Ona wie lepiej zawsze. Nie wiem, co masz robić. Nie uważałeś, jak robiłeś, to rób, jak uważasz. Jasny piorun. Co jedna, to lepsza. Ludzie. Ludzie. Nie wytrzymam. Człowiek telewizję sobie chociaż obejrzy. Nie. Cześć,
kochanie. Cześć. Cześć. O, dobrze sobie obiad wziąłeś. Wiesz, mi trochę zeszło. Widzę. Zrobiłam takie tam drobne zakupy. No, drobne, widzę. A ty co tam oglądasz? Erotykę. A o czym to jest? A co ci będę tłumaczył tam? Tobie to jest w ogóle nieznane pojęcie. O, zostaw, zostaw. Jaki fajny film przyrodniczy. No, przyrodniczy. Kochanie? Czy głazy mają rozum? Nie, żabciu. A pamiętasz, kochanie, ten film romantyczny, co wczoraj oglądaliśmy? No. Pamiętasz, nie? No. To jak myślisz? Główni bohaterowie się pobiorą? A, na pewno. W ostatnim odcinku to na pewno się pobiorą. Bo takie historie zawsze kończą się dramatem. No to nie wiem, no to może jakiś program kulinarny obejrzymy. A po co ci to? Po co ci to? Przecież i tak nie umiesz gotować. Ja nie umiem gotować. A umiesz? I to mówi ten, co ciągle ogląda erotykę. To nie wiem, kochanie, za co ty mnie tak kochasz, co? Za piękną buzię czy idealną figurę? Za poczucie humoru. Wiesz, w telewizji do dzisiaj taka reklama leciała. Wynaleźli taki preparat, który upiększa wszystkie kobiety. Widziałaś? Nie tylko widziałam, ale i stosuję. No, od razu wiedziałem, że takie oszustwo. Słyszysz? Dlaczego ten sąsiad tak krzyczy? Nie, ja wiem, normalne, ja wiem, co mu krzyczy. Albo pies mu uciekł, albo żona wróciła, ja tam wiem. A wiesz co, kochanie? Bo ja mam dla ciebie dwie bardzo dobre wiadomości. Wow. Mamusia do nas przyjechała i zaraz tu będzie. Moja? No, jak mamusia, to chyba moja, nie? A moja to kto? No jak to kto? Teściowa. No to tak samo twoja, nie? A w ogóle mamusia tu zaraz będzie, mógłbyś się jakoś przygotować. Nie, na przyjazd mamusi to ja jestem zawsze przygotowany, już od dawna. Mam nadzieję. Mamusia jak przyjeżdża, to ja jestem bardzo dobrze przygotowany na przyjazd mamusi, tak. A mamusia to Gołdapi PKS, Dudi Bursem, to może diabli przynieśli. No wiesz? A ta druga dobra wiadomość, kochanie. No. No bo wiesz. Druga, no. Wam. Poduszki powietrzne w twoim samochodzie. Pamiętasz swój samochód, nie? Działają bez zarzutów. Nie! Rozbiłaś mój samochód? Mój samochód nowy rozbiłaś? A, tam co się stało? A, tam ludzie, rozbiłaś od razu. Co się stało? Co się stało? Taka drobna stłuczka. Jaka stłuczka? Jaka? Taka drobna stłuczka, no i mandat 500 zł. Nie, 500, oczywiście z mojej kieszeni, 500. O jaką cholerę było wzywać o policję? Wszystkich wezwić od razu. Policję, Straż Miejską, Straż Graniczną. Nie można było się dogadać? A ty myślisz, że ja Straż Miejską chciałam wzywać? Nie można się dogadać z tym drugim? Na drodze, z tym drugim? Nie można było się dogadać? A myślisz, że tak szybko się dogadać z maszynistą? Nie, no ludzie. Nie wytrzyma. Gdzie jest mój samochód? Gdzie jest mój samochód? A, no właśnie. Kochanie... Bo jacyś ludzie z Jabramowa przyjechali i go zabrali. Nie. A w ogóle czemu ty się tak na mnie drzesz? Ludzie. Już lepiej bym zrobiła, gdybym wyszła za diabła. Nie no, za diabła? To ty na pewno byś nie wyszła. W tym kraju małżeństwa z krewnymi są zabronione niestety. Zabronione są. A czemu ty się tak denerwujesz? Ludzie, gdzie jest mój samochód? Dzisiaj jest rocznica naszego ślubu. Niestety jest. Może byście to jakoś uczcili? Tak, chyba minutą ciszy. Właśnie wychodzę, żeby było cicho. Gdzie? Idę z kumplami na piwo. Na piwo idę. Mam was dość, ciebie, a zadzwoń do twojej córeczki, która ma dla ciebie też bardzo dobrą wiadomość. Co? Na piwo? Na piwo, z kumplami, nie wiem czy wrócę. O nie, wiem. Nie, na piwo nie idziesz. Wybieraj piwo albo ja. A ile tego piwa? A idź w cholerę, nie będę cię za rogi trzymać. Nas nosi tego do domu, tylko sprzątać trzeba.